Dobry wieczór, witam wszystkich dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Tak, dziewczyny, widzę w komentarzach, pytacie o czym dzisiaj będzie. Tak, dobrze, która z dziewczyn napisała, Ewa, witaj Ewa też. Tak, dzisiaj jest temat inseminacji, drogie panie, więc bardzo ważny temat. Na czym polega inseminacja domaciczna? Czy jest alternatywą dla in vitro? Jaka jest jej skuteczność i czy wpływ na to mają przyczyny niepłodności? Pytań na ten temat jest zawsze wiele. Pary widzą w tej metodzie mniej radykalny krok w stronę macierzyństwa niż zapłodnienie pozaustrojowe. Czy zawsze jest to jednak dobry wybór i czy zanim podejmie się decyzję o in vitro, warto skorzystać z inseminacji? Drogie panie, z odpowiedzią i wyjaśnieniem wątpliwości przychodzi dziś do nas profesor Grzegorz Polak, specjalista ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości w klinice Ovum w Lublinie. Profesor posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w leczeniu niepłodności, prowadzeniu ciąży, jak również w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych. No i żeby nie przedłużać, zapraszam mojego gościa. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam wszystkich w ten niedzielny wieczór. Temat kontrowersyjny, na przestrzeni lat naprawdę wiele się zmieniało, raz przeżywała inseminacja swoje zloty, teraz trochę upadków, teraz znowu zloty, także cały czas stanowi pełną alternatywę. Na początek zaproponuję Państwu krótki wykład, w którym się dowiemy podstaw o inseminacji, no a później liczę na dyskusję i na pytania. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zanim przejdziemy, drogie panie, ja zaraz powiem, teraz włączymy prezentację, pan profesor przygotował bardzo ciekawą prezentację, więc zachęcam i drogie panie, od razu mówię, śpieszę, tak jak zawsze mówię, film został udostępniony w różnych grupach zamkniętych. Jeżeli chcecie zadać profesorowi pytanie, musicie wejść na nasz profil otwarty, który nazywa się Niepłodni Razem, bo jak zadacie w komentarzu w grupie zamkniętej, ja nie będę widziała tych pytań. Trzeba wejść na Niepłodni Razem, tam w komentarzu pod filmem zadajcie pytanie i ja zadam profesorowi wasze pytanie. Jak zawsze oprócz grupy Obudź sobie życie, bo tam Daria mi będzie podrzucać pytanie w naszej grupie, więc tam proszę być spokojny, moje drogie kobietki. Panów również zachęcam oczywiście jak zwykle do zadawania pytań i cieszę się ogromnie, że coraz więcej panów jest. No dobra, panie profesorze, to co, możemy startować? Możemy startować, tylko proszę o potwierdzenie, że widać tą moją prezentację. Tak jest, widać. Super. Prezentację. Raz, dwa, trzy, prezentacja już jest. Ja znikam, panie profesorze, proszę mnie wywołać, dobrze? Dobrze, gdyby coś się działo, zawołam. Także wróćmy jeszcze raz. Będę na zapleczu. Temat inseminacji domacicznej. Co to jest inseminacja domaciczna? Tak naprawdę zabieg cały polega na tym, żeby pobrać plemniki, czy to od partnera, męża, czy też od dawcy, prawda? I w dniu okołoowulacyjnym, najlepiej w dniu oczywiście owulacji, umieścić ją bezboleśnie cienkim cewniczkiem w jamie macicy, oczywiście po pełnej preparatyce tego nasienia, czyli odrzucenia całej plazmy, całego płynu, z pozostawieniem tylko i wyłącznie tych najlepszych, ruchliwych plemników. Inseminacja domaciczna jest tak naprawdę najstarszą formą wspomaganego rozrodu. Po raz pierwszy ciąża została opisana ponad 120 lat temu, prawda, w Londynie, kiedy u handlarza tkanin cierpiącego na spodziectwo, gdzie nie było możliwości prawidłowego stosunku, po podaniu nasienia właśnie zaobserwowano ciążę. Następnie już ponad prawie 100 lat później była pierwsza inseminacja nasieniem dawcy, potem oczywiście doszedł cały proces mrożenia, cały proces preparatyki nasienia, niemniej jednak proszę zobaczyć, jak dawno już na ten pomysł lekarze wpadli. Oczywiście w chwili obecnej nie każdy może robić tą inseminację, to nie jest tak, że w każdym gabinecie możemy. Zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności, która 5 lat temu została u nas procedowana, inseminacje domaciczne można wykonywać jedynie w centrach leczenia niepłodności akredytowanych uprzednio przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie odpowiednich parametrów, odpowiednich kontroli. Także te ośrodki zajmują się obecnie inseminacją domaciczną. Dlaczego inseminacja? No cóż, no to tak naprawdę teoretycznie. Jeżeli w okresie okołoowulacyjnym wyselekcjonujemy dobre, ruchliwe plemniki i podamy je do jamy macicy, no to powinniśmy zwiększyć szansę na zajście w ciążę, prawda? To jest teoria. Ponieważ po naturalnym stosunku niewielki procent plemników dostaje się do kanału szyjki macicy. Więc jeszcze raz, jeżeli podamy te plemniki do jamy macicy, pominiemy środowisko pochwy, środowisko śluzu szyjkowego, który może być nieprzyjazny plemnikom, teoretycznie to powinno skutkować wyższym odsetkiem ciąż. Zabieg inseminacji domacicznej, zabieg inseminacji w ogóle możemy podzielić na inseminację doszyjkową. Niestety nie mam pointera, ale to jest ten obraz po lewej stronie, kiedy, chyba że widać moją strzałeczkę, kiedy podajemy plemniki do kanału szyjki macicy, bądź też ten obrazek po prawej stronie, kiedy umieszczamy kateter w jamie macicy i tu podajemy plemniki, czyli inseminacja doszyjkowa i domaciczna. Zresztą według najnowszych metaanaliz skuteczność jest dosyć podobna. Więc dawcą plemników, tak jak powiedziałem, może być mąż czy partner nasienia, prawda? Wtedy w dniu owulacji mąż czy partner oddaje nasienie, to nasienie jest preparowane odpowiednio i podawane do jamy macicy. Bądź też może być to anonimowy dawca, korzystamy wtedy z banku nasienia i w dniu owulacji takie nasienie jest rozmrażane i podawane właśnie do jamy macicy. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby zrobić inseminację? No po pierwsze, tak jak powiedziałem, musi być owulacja, musi być jajeczkowanie. Gdy nie ma jajeczkowania, nie ma sensu podawanie plemniku. Więc albo bazujemy na naturalnej owulacji u kobiet, prawda, które mają jajeczkowanie, bądź też jeżeli z jakichś względów nie ma jajeczkowania, wtedy mamy leki, którymi stymulujemy owulację i też ona następuje, też możemy podać nasienie. Następna bardzo ważna rzecz, no to jest drożność przynajmniej jednego jajowodu, prawda? Doskonale wiemy, że plemniki muszą po inseminacji dostać się do jajowodów. Tutaj w bańce jajowodu, gdzie komórka jajowa przez strzępki zostaje wychwycona po owulacji, dochodzi do zapłodnienia i pierwsze 5 dni rozwijającego się zarodka, ten zarodek schodzi przez jajowód. Czyli jeżeli mamy niedrożne jajowody, plemniki nie dostaną się do komórki jajowej, nie spotkają się z komórki jajowej, zapłodnienia nie będzie, więc cały zabieg nie ma sensu. Więc jeszcze raz, przynajmniej jeden drożny jajowód. No i trzeci warunek to jest odpowiednia ilość plemników, prawda? Nie ma sensu robić inseminacji przy skrajnie złych parametrach nasienia, kiedy uzyskujemy jakieś pojedyncze, prawidłowe formy. Tak naprawdę na podstawie metaanaliz dostępnych w piśmiennictwie uważa się, że najlepsze efekty daje inseminacja, jeżeli uzyskuje się już po preparatyce do podania ponad 5 milionów plemników o ruchu postępowym. Poniżej 5 milionów niestety ta skuteczność spada, także to też trzeba wziąć pod uwagę. No i tak jak powiedziałem, wskazania do inseminacji na przestrzeni ostatnich lat to się bardzo zmieniało, przez ostatnie 10-15 lat. Raz inseminacja była panaceum na wszystko, potem był odwrót od inseminacji. Obecnie mamy wskazania, nasze polskie rekomendacje sprzed 2 lat, które są aktualne jak najbardziej, czyli czynnik szyjkowy, który jest dosyć kontrowersyjnym również czynnikiem, ponieważ test po stosunku, test postkoitalny, który teoretycznie bada jakość śluzu szyjkowego, niestety nie ma standaryzacji i jest wątpliwa jego interpretacja. Natomiast jeżeli mamy czy to wady anatomiczne szyjki macicy, czy stany po operacjach szyjki macicy, po konizacji, gdzie ten kanał jest dosyć wąski, wtedy można wykonywać również inseminację. Łagodny czynnik męski, czyli to, co powiedziałem, nieprawidłowe parametry po 2 spermiogramach, 2 analizach nasienia, przynajmniej 1 parametr poniżej wartości referencyjnej. Wtedy mamy łagodny czynnik męski. Następna sprawa, o której niestety w Polsce zapominamy bardzo, to jest oncofertility, czyli zachowanie płodności u panów. To jest najprostsza forma oncofertility, jaką znamy, czyli jeżeli mężczyzna musi z jakichś powodów przejść radio, chemioterapię, operację, guzy jąder, prawda? Jeżeli zabezpieczy odpowiednio, zamrozi kilkukrotnie porcję nasienia, wtedy ma gwarancję, że nawet jeśli mimo zastosowanego później leczenia nie będzie miał plemników, to będzie możliwość wykonania inseminacji jego nasieniem zamrożonym przed leczeniem. Także o tym też powinniśmy pamiętać, że jest taka możliwość. Endometrioza minimalna i łagodna, czyli te formy początkowe endometriozy, najłagodniejsze stadia, ale oczywiście jeszcze z drożnością jajowodów. Niepłodność idiopatyczna, czyli o niewyjaśnionej przyczynie, kiedy teoretycznie wszystko jest w porządku, a ciąży nie ma, prawda? Oczywiście tu jest też dyskusja, czy postawa wyczekująca. Niemniej jednak ostatnio nawet amerykańskie rekomendacje mówią o tym, że jak najbardziej możemy wtedy stosować inseminację. Zaburzenia psychoseksualne i organiczne, czyli wszystkie zaburzenia, które prowadzą do tego, że brak możliwości odbycia prawidłowego stosunku płciowego, to też inseminacja może być tym lekiem. Tutaj oczywiście też czasem na przykład przy wytrysku wstecznym, który przy cukrzycy może występować, pytanie, czy jest odpowiednia liczba plemników, czy wtedy nie in vitro, no ale to jest oczywiście do decyzji. No i oczywiście cała gama zastosowań nasienia dawcy, kiedy mamy bardzo słabe parametry nasienia uniemożliwiające podanie plemników partnera, choroby genetyczne u partnera, choroby wirusowe jak HIV, wirusowe zapalenia wątroby, kiedy partnerka jest zdrowa, albo jeżeli mamy kolejne niepowodzenia in vitro przy zastosowaniu nasienia partnera, które jest bardzo wątpliwej jakości, wtedy również można sięgnąć po nasienia dawcy. Także tutaj Państwo macie na tym slajdzie tak naprawdę obecne wskazania do inseminacji. Są kraje, do których Polska nie należy, gdzie również kobiety samotne czy kobiety homoseksualne mogą mieć inseminację i co ciekawe, nie muszą mieć anonimowego dawcy, tak jak to w Polsce jest, prawda, gdzie ja później jeszcze powiem parę rzeczy. Dawca musi i biorca zawsze pozostać anonimowy. Mogą przyprowadzić znanego dawcę nasienia i to również on również może oddać nasienie, inseminacja może się odbyć. W Polsce takie rzeczy nie są możliwe. Co przed inseminacją? Jeżeli para już jest zakwalifikowana na podstawie tych kryteriów, które powiedziałem, co powinno być zrobione? Oprócz tego, co wiemy, dużo rzeczy narzuciła nam ustawa właśnie ta sprzed 5 lat, jakie badania powinny być zrobione. No oczywiście badania ginekologiczne i USG narządu płciowego, żeby wykluczyć wady uniemożliwiające zajście w ciążę, mięśniaki wpływające na zajście w ciążę, badanie czystości pochwy, aktualne badanie cytologiczne, weryfikacja drożności jajowodów. Tak jak powiedziałem, jeżeli jajowody są niedrożne, zabieg nie ma sensu. W uzasadnionej sytuacji ocena rezerwy jajnikowej, czyli w chwili obecnej tak naprawdę badanie hormonu antymillerowskiego. Jeżeli mamy pacjentkę, która uważamy, że z jakichś powodów przebytej operacji jednej albo dwóch jajników, endometriozy ciężkiej, ma obniżoną rezerwę jajnikową, to zbadajmy AMH, czy ona nie jest kandydatką do in vitro, bo wtedy wydłużamy niepotrzebnie ten czas, kiedy procedura in vitro powinna być zastosowana. No i oczywiście szereg badań w kierunku bakterii i wirusów. U mężczyzny analiza nasienia to jasne, bo musimy wiedzieć, czy te parametry nadają się do inseminacji oraz również badania wirusologiczne. Także te badania muszą być zrobione przed inseminacją domaciczną. Inseminację można wykonać albo w cyklu naturalnym, prawda, czyli bez stymulacji, albo ze stymulacją jajeczkowania. Jednak gdy mamy więcej niż 3 pęcherzyki, powinniśmy odpuścić inseminację, grozi to ciążą wielopłodową i nie powinniśmy tego robić. Kiedy mamy już parę, która wszystkie badania zrobiła, podchodzi do inseminacji, jak wyznaczyć czas, kiedy ten zabieg powinien się odbyć? Wiemy, że komórka jajowa po jajeczkowaniu jest zdolna do zapłodnienia do kilkunastu godzin. Natomiast plemniki teoretycznie, które znajdują się w drogach rodnych kobiety, są zdolne do zapłodnienia do około 48 godzin po ich podaniu. I jak możemy wyznaczyć, kiedy to zrobić? No najczęściej posiłkujemy się tym, co jest tutaj na tym slajdzie, na ostatnim miejscu, czyli badaniu ultrasonograficznym, prawda? Kiedy obserwujemy pęcherzyk dominujący i na jego podstawie wyznaczamy, kiedy może być jajeczkowanie. Często posiłkujemy się podaniem zastrzyku z HCG, wtedy teoretycznie po 34, po 36 godzinach od podania powinna nastąpić inseminacja. Ale pacjentki mogą badać sobie testy owulacyjne i jeżeli one są dodatnie, również możemy na tej podstawie wykonać inseminację, z zastrzeżeniem, że nie zawsze one są wiarygodne, prawda? U kobiet z zespołem policystycznych jajników, które u których LH jest zwykle podwyższone, te testy mogą nie być kompletnie wiarygodne, albo zamiast testów owulacyjnych oznaczać pomiary LH w surowicy krwi i po stwierdzeniu wzrostu stężenia związanego z przedowulacyjnym wyrzutem LH przez przysadkę mózgową na tej podstawie również możemy wykonać inseminację. Ale tak jak mówię, najczęściej robimy USG i na podstawie, kiedy widzimy ładny, dojrzały pęcherzyk, podajemy HCG albo też nie i wyznaczamy inseminację. Para przyjeżdża, pan musi oddać nasienie. To nasienie jest odpowiednio preparowane. Obecnie tak naprawdę mamy dwie metody preparatyki. Jest to metoda swim-upu, czyli najlepsze plenniki migrują z naniesienia do podłoża i potem są odciągane, albo też metoda wirowania w dwóch gradientach stężeń, później jeszcze jedno wirowanie. Generalnie wszystko polega na tym, żeby odciągnąć te plenniki najbardziej ruchliwe. No i cóż, później na fotelu ginekologicznym pacjentka leży, my jeszcze raz, cieniutki cewniczek do jamy macicy, plemniki są zawieszone mniej więcej w pół mililitra sterylnego medium i wstrzykujemy powoli do jamy macicy. Pacjentka chwilę leży, potem wraca do swojej normalnej aktywności, nie zaleca się antybiotykoterapii, ryzyko zakażenia jest bardzo niskie, aktywność seksualna, bo to też pacjentki pytają, nie jest przeciwwskazania, czekamy na 2 tygodnie, żeby wykonać albo test ciążowy, albo HCG z krwi. Przy czym pacjentka musi być poinformowana, że jeżeli brała zastrzyk do indukcji jajeczkowania, do pęknięcia pęcherzyka, testy owulacyjne mogą być fałszywe nawet do 12 dni od zastrzyku. LH jest podobne do HCG i tutaj jest potem błąd laboratoryjny. Powikłania występują bardzo rzadko, oczywiście może być ból, jakieś krwawienie z szyjki, jak ten cewniczek gorzej przechodził, zakażenia sporadycznie, naprawdę kazuistyka to jest i nie podaje się antybiotyków. Może być odruch z nerwu błędnego, bardzo rzadko się zdarza, ale wskutek podrażnienia szyjki może nagle dojść do utraty przytomności. Perforacja, uszkodzenie jamy macicy nigdy nie widziałem. No i powikłania związane ze stymulacją owulacji. Jeżeli jest stymulacja owulacji zbyt agresywnie wykonana, może dojść do hiperstymulacji jajników albo do ciąży mnogiej. Oczywiście często dla pacjentów to jest sukces, no niestety dla nas nie, to jest powikłanie. Najlepszy nasz efekt to uzyskanie pojedynczej ciąży. Jakie są wyniki? To jest 2014 rok, dlatego że ten monitoring działa z pewnym opóźnieniem europejskim. Niemniej jednak odsetek porodów po inseminacjach nasieniem męża partnera wynosił około 8,5% na jedno podanie, 11,6 nasienia dawcy. Polska niewiele się różni, 6,7-10. Także skuteczność w zależności od ośrodka, oczywiście różnie to jest przedstawiane od 6 do 18%, ale ta skuteczność nasieniem męża to jest w granicach przed 10%. No i parę dosłownie słów na koniec na temat dawstwa gamet, dlatego że ustawa z 2015 roku wprowadziła, naprawdę uporządkowała wiele rzeczy, które wcześniej kompletnie nie funkcjonowały. Czyli przede wszystkim został stworzony rejestr, centralny rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków. Tutaj mówimy oczywiście tylko o komórkach rozrodczych, gdzie to jest umieszczane i wszystkie dane istotne przede wszystkim z punktu widzenia lekarskiego, czyli na temat stanu zdrowia, muszą być tam umieszczane. Oczywiście ważne jest i tu prawnie zostało uregulowane, kiedy dawca może wycofać swoją zgodę, biorca nie wyrazić zgodę, prawda? Ale to, co jest również ważne, jeżeli w Polsce zostało zareportowane już 10 dzieci z danego dawcy, wtedy on już nie może być dawcą dla innych par, żeby więcej dzieci nie było. Oczywiście nie dotyczy to dawstwa partnerskiego, czyli jeżeli dana para ma 10 dzieci, a chciałaby 11, tutaj nie ma żadnego problemu, choć ja się z takimi sytuacjami nie spotkałem. I co ciekawe, to co powiedziałem na samym początku, w Polsce dawca i biorca absolutnie muszą pozostać anonimowi względem siebie, czyli dawca nie zostanie poinformowany absolutnie o tym, co się z jego nasieniem wydarzyło. Natomiast biorca teoretycznie może się zapoznać, szczególnie jeżeli istnieją wskazania zdrowotne do tego, żeby dowiedzieć się na temat jakichś chorób ubiorcy, wtedy może dowiedzieć się o rok i miejsce urodzenia dawcy, no i na temat stanu zdrowia biorcy. Także to oczywiście już jest prawodawstwo, ale szereg rzeczy, chciałem zwrócić uwagę, zostało uporządkowanych przez tę ustawę, właśnie kwestie dawstwa i biorcy. Także dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia. Dobra, to ja szybciutko przychodzę, a nie w tą stronę, bo to nie ja tu ważna. Panie profesorze, 5 sekund dla pana, żeby można było sobie przepłukać usta, a ja tymczasem odpowiem tutaj pani, skąd jest pan profesor? No właśnie z Lublina, już ktoś tam chyba pani odpowiedział. Specjalistyczne Centrum Medyczne Ovum, Konopnicka 85F, Motycz, tak się nazywa miejscowość. Konopnica 85F tylko. Konopnica 85F. Dobra, i taki jest właśnie adres, ale na dole, szanowny panie, na dole jest właśnie nazwa cała, gdzie pana profesora można spotkać, bo tam profesor przyjmuje właśnie w tym miejscu. No dobra, zanim jeszcze, to jeszcze panu coś pokażę. O, bach. A bo dlaczego nie? Pani Dagmara tutaj tak ładnie napisała, to od razu przekażę, a pan tymczasem jeszcze odetchnie. O, pani Dagmary. Bardzo dziękuję. Bardzo miło. Możecie jak zawsze właśnie zostawiać swoje pytania, widzę, że już jest wysyp, zaraz będę zadawać te pytania. Muszę powiedzieć, że pan profesor bardzo, bardzo fajną informację w pigułce tą prezentacją zrobił, ale i tak wynotowałam sobie jeszcze pytania jakieś, które chciałabym gdzieś tam uściślić, które jeszcze gdzieś pewnie też się u pań pojawią. Więc może co, zacznę od początku. Panie profesorze, no właśnie powiedział pan o tej obserwacji pęcherzyka dominującego. To powiedzmy może paniom, bo tak, niektóre panie są takie, które już starają się dość długi czas, ale niektóre są panie, które są jak biała kartka, dopiero zaczynają. Więc żeby też od razu im odpowiedzieć, taka obserwacja pęcherzyka, co jaki czas trzeba do pana przychodzić? To jest co 2 dni, co ile, żeby obserwować ten pęcherzyk dominujący? Zwykle mi wystarczają 2-3 wizyty, prawda? Zwykle 2 wizyty, dlatego że jeżeli na podstawie wcześniejszych badań widzę, że cykl jest owulacyjny, albo jeżeli nie jest owulacyjny i daje stymulację, wtedy zwykle spotykamy się między 9 a 11 dniem cyklu, kiedy ten pęcherzyk już powinien być dosyć duży i często już wtedy wystarcza. Jeżeli nie, zwykle konieczna jest 2 wizyta, prawda? Chodzi o to, żeby ten pęcherzyk miał 16-18 mm, wtedy będziemy mogli bardziej precyzyjnie wyznaczyć termin inseminacji. Także zwykle koło 2 wizyt, czasem 1 też wystarczy. Dobrze, czy żeby podejść do takiej inseminacji, musi również upłynąć te 12 miesięcy leczenia się? Nie. To znaczy... Bo tak, oczywiście definicja niepłodności 12 miesięcy, chociaż to też jest nie do końca, prawda, bo jeżeli kobieta ma 35 lat i więcej, to po 6 miesiącach powinniśmy wdrażać badania, także to nie jest tak od razu. Podejmujemy tę decyzję na podstawie wszystkich wyników, prawda? Jeżeli kobieta nie jajeczkuje, no to nie ma sensu czekać 12 miesięcy, bo ona nie zacznie jajeczkować. Jeżeli parametry nasienia męża nie ulegają poprawie, no to też nie czekamy 12 miesięcy. Także tutaj decyzja jest indywidualna, absolutnie nie musimy czekać. No właśnie, bardzo, bardzo ważna rzecz, bo wspomniał pan o tych drożnych jajowodach, że one muszą być drożne. Rozumiem, że przed inseminacją zawsze jest pacjentka kierowana, czy właśnie nie zawsze na badanie drożności jajowodu? Zgodnie z obecnymi rekomendacjami powinna być skierowana, dlatego że no jeżeli już się decydujemy na taką procedurę, zabieg bez drożnych jajowodów jest bez sensu. No dobrze, a jeżeli pacjentka ma tylko 1 na przykład jajowód, tak, bo wcześniej na przykład został usunięty, czy też może podejść do inseminacji? To jest decyzja. Ja osobiście, jeżeli jest jakikolwiek problem z jajowodem podczas HSG, badania drożności jajowodów, kieruję pacjentkę po prostu na laparoskopię, żeby definitywnie wyjaśnić tą sprawę i po laparoskopii, kiedy mam obraz, prawda, wszystkiego, co się dzieje w miednicy mniejszej, wtedy łatwiej jest podjąć decyzję. Oczywiście jest to wspólna decyzja, ale nie ukrywam, że że jeżeli widzę duże wzrosty, ten jajowód jest cały rozepchany, gdzieś tam przepuszcza ten barwnik pod dużym ciśnieniem, no to wtedy szanse są niskie. Z drugiej strony po takim badaniu często kobiety zachodzą szybciej w ciąży, jak ten jajowód został przepołkany, prawda? Ale to indywidualnie. Ja generalnie, jeżeli są jakiekolwiek problemy przy HSG, sugeruję laparoskopię. Mhm. Panie profesorze, właśnie ten pęcherzyk, pęknięty czy nie pęknięty, bo różne są opinie, różnie dziewczyny, widzę, że na forach nawet się przepychają. No jak to jest z tym pęcherzykiem? Nie udowodniono, przykro mi, ale nie udowodniono, że jeżeli podamy na pęknięty, to lepiej niż niepęknięty albo odwrotnie. Co ciekawe, nie udowodniono, że jeżeli będziemy robić inseminację 2-3 dni pod rząd, prawda, czyli teoretycznie codziennie dorzucać tych plemników przed pęknięciem, w trakcie, po, to zwiększymy odsetek ciąż. Także tutaj to nie działa. Mhm. No dobrze, a teraz takie pytanie, czy inseminację możemy robić co miesiąc, czy kobieta musi jakiś mieć odpoczynek po inseminacji? Czy jeżeli nie uda, to możemy podejść do następnej inseminacji w następnym miesiącu? Możemy robić co miesiąc, nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań. Oczywiście czasem pary chcą odpocząć miesiąc, prawda, psychicznie. Natomiast jedna uwaga, której ja tu nie powiedziałem, obecnie uważamy, że powyżej 3 przy niewyjaśnionej niepłodności, Amerykanie mówią, 4 inseminacji nie wychodzimy. To już nie jest tak jak kiedyś, 6-9 inseminacji było nawet proponowane. Najwyższa skuteczność zabiegu jest podczas 2-3 pierwszych zabiegów. Później ta skuteczność jest już o wiele niższa. Oczywiście mamy pary, które nie chcą sięgnąć dalej, prawda? Ale wtedy, co ciekawe, nawet w naszych polskich rekomendacjach jest, że powinniśmy wpisać, że my mówiliśmy parze, że ta skuteczność tego zabiegu jest już naprawdę niska. Także możemy zrobić 3 inseminacje pod rząd, miesiąc w miesiąc, to nie ma znaczenia. Mhm. No dobrze, a teraz bardzo ważna rzecz, no AMH i wiek, zwłaszcza ten wiek kobiety, no to tak, jak tu się odnieść, jeżeli kobieta ma niskie AMH, to co, idziemy do inseminacji czy od razu do in vitro? I to samo z wiekiem, jeżeli już ten wiek jest wyższy, to właśnie do którego wieku może tak robić inseminację, tak? Czy jest jakaś w ogóle taka bariera, że na przykład do 30 roku czy do 35? Jak to jest w tym przypadku? To jest tak, no, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, także czynnik męski, ale tak czy inaczej przy niskich wartościach AMH nie ma sensu zwykle wykonywać inseminacji, co nie oznacza, że ta kobieta też nie może zajść w ciążę nawet w sposób naturalny. Obecnie uważa się tutaj też od przyczyny, że powyżej 35 roku życia nie powinno proponować się inseminacji domacicznej, tutaj raczej skłaniamy się w stronę bardziej zaawansowanych technik. No ale to nie jest, prawda, sztywne zalecenie, to też zależy od pacjentów. Pacjenci też czasem przychodzą, że mimo wszystko chcą spróbować coś przed in vitro. Jeżeli to AMH jest na przyzwoitym poziomie, absolutnie nie należy tego ich pozbawiać. No niemniej jednak powyżej 35 roku życia raczej należy pomyśleć o tych bardziej skutecznych metodach. Panie profesorze, tutaj takie wpadło od pani Eli, może nie pytanie, ale w grudniu będę miała zabieg właśnie w Ovum, może akurat trafię na pana profesora. Moim problemem są niepękające pęcherzyki. Coś można zrobić, żeby te pęcherzyki pękały? Podać HCG, prawda? Podać HCG to jest pierwsza rzecz, ale tu muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o której kompletnie dyskutowaliśmy tutaj na innym webinarze sekcji płodności i niepłodności. Wydaje nam się, że w Polsce jest bardzo duża nadrozpoznawalność właśnie niepękniętych pęcherzyków. Proszę mi wierzyć, że ja miałem wiele pacjentek, które przychodziły do mnie we wczesnej ciąży, mówiąc, że no przyszły do mnie już tutaj, powiedzmy, od kogoś już tam innego, ale nie mogą zajść w ciąży, bo miały właśnie niepęknięty pęcherzyk w tym cyklu, kiedy zaszły w ciąży, czyli ciałko żółte, które widzimy ultrasonograficznie, naprawdę może mieć różne obrazy, bardzo różne i czasem ultrasonograficznie stwierdzamy, że nie, to jest torbiel krwotoczny, a to też może być ciałko żółte. Także oczywiście tego nie rozpoznamy poza USG, ale mimo wszystko to też ostrożnie z tym. Natomiast jeżeli faktycznie tak uważamy, podajemy HCG i zwykle załatwia to sprawę. Mhm. A takie pytanie. Czy do profesora długo się czeka na wizytę? Tutaj pani pyta. Nie wiem, proszę zadzwonić do Ovum, także tam panie wiedzą. Drogie panie, ja zaraz wstawię jeszcze na dole tam numer telefonu do Ovum, żeby było prościej, ale możecie sobie wejść na stronę internetową, tak. Na dole tutaj na paseczku jest nazwa kliniki, gdzie pan profesor przyjmuje, tam proszę się dopytać do rejestracji. Dobra, no to następne moje pytanie brzmi tak żeby to uporządkować może troszeczkę, czy przy zabiegu inseminacji może być partner? Mógł, ale w obecnym czasie raczej unikamy, prawda? Został wprowadzony z wiadomych względów pewien rygor sanitarny. Staramy się, żeby pacjentki wchodziły pojedynczo. No, w wyjątkowych wypadkach tak, ale raczej obecnie staramy się nie. No, sytuacja zrozumiała. Ale zwykle nie było z tym żadnego problemu. Panie profesorze, a czy ma pan jakieś takie porady, na przykład, nie wiem, dla kobiety i dla mężczyzny, żeby ta inseminacja się udała? Co by na przykład można było takiego zrobić, poradzić, tak, żeby się para tak przygotowała? Nie wiem, dieta? No to już jest wszystko indywidualnie. Dieta, kiedy są do tego wskazania, prawda, u kobiet na przykład z zespołem policystycznych jajników. Tutaj wiadomo, przy niepłodności idiopatycznej u mężczyzny, kiedy te parametry nasienia są słabe, antyoksydanty, prawda, ale tutaj bardzo ważny aspekt, który my często ginekolodzy nie doceniamy, to jest psychologia i niestety głowa kobiety i stres, prawda, związany z samym leczeniem, z zabiegiem. Ja często mówię po zabiegach, nie wiem, jeżeli są tu moje pacjentki, pewnie to potwierdzą, że najlepsze, co pani może teraz zrobić, to zapomnieć o tym zabiegu, nie czytać o tym w internecie i po prostu zrobić test ciążowy za 14 dni, prawda, czyli żeby ten stres szedł. Panie same doskonale wiecie, ile jest ciąż w momencie, kiedy na pewien czas rezygnujecie z tych starań, bo podchodzicie do in vitro, no to trzeba poczekać tam jeszcze 2-3 miesiące i nagle kobieta zachodzi w ciążę. Także tutaj, co mógłbym polecić, to mniej stresu po prostu. Panie profesorze, takie pytanko tutaj od pani wpadło. W marcu zaszłam naturalnie w ciążę, ale poroniłam. Później miałam 2 inseminacje, ale nieudane. Czy powinnam spróbować jeszcze raz? Okej, czyli rozumiem ciąża i poronienie i 2 inseminacje nieudane. No tutaj można by rozszerzyć diagnostykę o przyczyny poronienia, prawda, w takim momencie. Oczywiście immunologia, myślę, że genetyka nie, ale jest szereg badań, które można wykonać przed 3. inseminacją, żeby zobaczyć, czy tu nie tkwi przyczyna. Także tak, oczywiście, ale myślę, że z badaniami. No dobrze, a czy przed inseminacją na przykład można skorzystać z takich, nie wiem, jakichś dobrodziejstw jak, nie wiem, no przed in vitro mamy na przykład scratching endometrium, czy tutaj też na przykład może być coś takiego zastosowane? Były badania, ale absolutnie nie zostały potwierdzone. Były badania na temat scratchingu endometrium w cyklu poprzedzającym inseminację, w fazie folikularnej podczas przygotowań do inseminacji. Były badania nad histeroskopią i nie stwierdzono, że to poprawia skuteczność zabiegu. A w jakich warunkach w ogóle przeprowadza się inseminację? Czy jest to zabieg pod narkozą, czy w znieczuleniu miejscowym? Jak on długo trwa? Czy pani powinna coś ze sobą przynieść do kliniki? Jakby pan mógł powiedzieć? Męża musi przynieść do kliniki albo partnera, to pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, zabieg jest w warunkach ambulatoryjnych, no tutaj to, co powiedziałem, też zostało uporządkowane w centrach leczenia niepłodności, które muszą mieć tutaj odpowiednie certyfikaty do pracy z gametami i zarodkami. Zabieg jest krótki. Przed zabiegiem zwykle wykonuje się badanie ultrasonograficzne, żeby właśnie potwierdzić to jajeczkowanie, czy już pękł pęcherzyk, czy jeszcze nie pękł pęcherzyk, jak położona jest macica, prawda? Generalnie, jeżeli macica jest w dużym przodozgięciu, zaleca się niewielkie wypełnienie pęcherza, żeby troszeczkę ta macica się wyprostowała. Zabieg powinien być bezbolesny, to jest cieniutki cewniczek wprowadzany do szyjki macicy. Okres jest okołowulacyjny, więc ta szyjka jest zwykle uchylona, pół mililitra płynu, więc to szybciutko trwa. Później pacjentka powinna parę minut poleżeć na fotelu, prawda, żeby troszeczkę odpocząć, choć tak naprawdę skuteczność tego leżenia też nie została do końca udowodniona. Pacjentka wstaje, idzie do domu, także zabieg trwa krótko, ambulatoryjnie, znieczulenie absolutnie nie jest wymagane, to powinno być bezbolesny zabieg. No dobrze, czy jakieś zwolnienie lekarskie można uzyskać od lekarza, czy nie? Oczywiście można uzyskać, jeżeli są ku temu wskazania, natomiast pacjentka powinna kontynuować swój normalny tryb życia i pracy. Natomiast jeżeli pracuje w warunkach, które nie sprzyjają, prawda, ciąży, praca zmianowa, nocna, obciążona, nie wiem, hałasem, jakimś dźwiganiem, chemią, no to wtedy takie zwolnienie jest skazane. No dobra, a co powinno nas niepokoić, nas kobiet, tak? Jak jesteśmy po tej inseminacji, no wiadomo, że tam no jakiś tam ból może być, ale co powinno być takim sygnałem, żeby złapać za telefon i umówić się na wizytę? To, co pani powiedziała, jakiś silny ból brzucha, prawda? Oczywiście gorączka, jakieś ropne upławy. No i właściwie chyba tyle, aczkolwiek od razu powiem, że nigdy się z tym nie spotkałem, także naprawdę to jest kazuistyka. Także chyba te objawy, ból brzucha, upławy, gorączka, czyli że mogło dojść do zakażenia, ewentualnie jakieś krwawienie silniejsze, prawda? Ale mówię, to niespotykane jest praktycznie. Dobra, a czy hiperstymulacja często się zdarza przy inseminacji? Nie. Raczej ja nigdy nie miałem hiperstymulacji przy inseminacji. Może to nie jest tematem dzisiejszego w ogóle tutaj wykładu, ale w ogóle hiperstymulacja jest obecnie praktycznie niespotykana także przy in vitro, dlatego że mamy krótkie protokoły z antagonistą i mrożenie zarodków, także nie powinno być już w ogóle hiperstymulacji. Natomiast ta stymulacja, którą tu stosujemy w wybranych przypadkach, to jest stymulacja zwykle letrozolem, małymi dawkami gonadotropin. Jeżeli przeprowadza ta osoba, która z tym na co dzień obcuję, to absolutnie nie powinno dojść do takiej sytuacji. A teraz przeskoczę tutaj na mężczyznę. Czy okres abstynencji seksualnej, bo padło takie pytanie, powyżej 7 dni, na przykład 2 tygodnie jest wskazany? Czy zbyt długi okres abstynencji wpływa na gorszą jakość nasienia? No właściwie mamy od razu już odpowiedź. Przygotowanie mężczyzny do inseminacji jest bardzo podobne jak do spermiogramu, do analizy nasienia. Zwykle zaleca się właśnie 3 do 5 dni. I takie pytanie również padło i już zaraz wyświetlę. Czy przy podejrzeniu POW, wiek 38 lat, jest możliwość skorzystania z inseminacji? No POW wyklucza inseminację, jeżeli mamy przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników, no tak rozumiem, bo tutaj wiek to już nie ma znaczenia, prawda? Jeżeli mamy prawdziwy POW, gdzie mamy brak możliwości uzyskania komórki jajowej od tej kobiety, to inseminacja nie ma miejsca, to tylko i wyłącznie dawstwo komórek jajowych lub zarodków. Także no nie, jeżeli nie mamy komórki jajowej, jajeczkowania, nie. Panie profesorze, wiele naszych pań, które się długo leczą, zwłaszcza właśnie te, które się długo leczą, wiadomo, borykają się też z emocjami bardzo, bardzo to uciążliwe i wiele tych pań w dniu dzisiejszym tak naprawdę gdzieś faktycznie nawet ja dostaję pytanie, Sylwia, do jakiego psychiatry się udać, bo psycholog już jest za mało. No właśnie, co w momencie, kiedy pani jest na przykład na antydepresantach? Czy powinniśmy jakoś wcześniej odłożyć te leki? Jak to wygląda w takim przypadku? Nie, absolutnie. To znaczy przede wszystkim psychiatra musi być świadomy, że kobieta chce zajść w ciążę, prawda? I wtedy dobór odpowiednich leków. Natomiast ja konsultowałem parę razy się z psychiatrą, no i tutaj wręcz przeciwnie, tutaj depresja będzie źle wpływać, prawda, na proces zajścia w ciążę, także odpowiednie ustawienie leków antydepresyjnych jak najbardziej będzie korzystne, w drugą stronę działało. Czyli spokojnie można nadal zażywać leki, ale trzeba się przyznać pewnie lekarzowi, tak, dokładnie. Do czego jeszcze taka para musi się przyznać właśnie przed inseminacją? Co dla pana ma znaczenie, a para może być nieświadoma, że to ma jakiekolwiek znaczenie? O czym powinna pana poinformować? Czy jest coś w ogóle takiego, co jest bardzo istotne przy inseminacji, co może mieć wpływ właśnie na tą inseminację? To znaczy mówimy tutaj o całej diagnostyce niepłodności, o tych pierwszych elementach, prawda? No to przecież czynniki środowiskowe, prawda, typu palenie papierosów, tutaj znacznie pacjenci sobie obniżają szanse na zajście w ciążę. Oczywiście wszystkie choroby przewlekłe, ustawienie leków. Natomiast już to jest jakby proces, kiedy diagnozujemy przyczynę niepłodności, natomiast kiedy już mamy postawioną kwalifikację, prawda, no to wtedy już decyzja zapadła. Tutaj wcześniej wyjaśniamy pewne sytuacje. Czy czynniki takie jak właśnie duża waga kobiety, palenie papierosów, alkohol, no właśnie zawsze mężczyźni się pytają, czy oni mogą się napić tego piwa, tak, codziennie, czy to ma właśnie wpływ na te nasienie później do inseminacji. Co by pan właśnie powiedział na ten temat, no, choćby na te jedno piwo dziennie? Czy to dobrze? Znaczy, papierosy absolutnie nie, tutaj już wyjaśniam sprawę, tu nie ma miejsca. Piwo tak, ale nie codziennie, raczej weekendowo bym polecał tutaj. Codziennie picie na pewno tutaj nie pomoże w parametrach nasienia. Mhm. I to nie, nawet jedno piwo. No to dobrze, to lampka wina, czasami pani chce się odstresować. Lampka czerwonego wina nawet po inseminacji nie zaszkodzi, na pewno. Nie zaszkodzi, dobra, tylko nie. To też zależy, bo ktoś może mieć taką dużą lampkę wina, nie? Różnie bywa, ale dobra, każda pani jest odpowiedzialna, wiem, że na pewno tego nie zrobią, że nie będzie tak duża. No dobrze, a ta waga kobiety, czy waga kobiety ma też tutaj właśnie wpływ? Ma wpływ na, to znaczy tak, zbyt niska, zbyt wysoka masa ciała, prawda, oczywiście ma wpływ brak jajeczkowania, zwykle mówimy tutaj już o kobietach z dużą masą ciała, zespołem policystycznych jajników, no to pierwsza sprawa oczywiście brak jajeczkowania, stymulujemy tabletkami, zwykle obecnie letrozolem stymulujemy jako lekiem skuteczniejszym, więc tutaj sobie z tym radzimy. Natomiast jak najbardziej zalecamy, żeby tą wagę ciała znormalizować, dlatego że mogą zdarzyć się wczesne powikłania ciąży, także jak najbardziej dieta i ćwiczenia są tu polecane. Natomiast co do skuteczności samego zabiegu, jeśli uzyskamy jajeczkowanie, tak naprawdę nie mam danych. Tutaj jest kwestia braku owulacji. Panie profesorze, niepłodność idiopatyczna jest bardzo częstym przypadkiem w gabinetach. Czy taka inseminacja jest skuteczna w przypadku niepłodności idiopatycznej? No właśnie tutaj zdania są bardzo podzielone. Kiedyś była panaceum na wszystko. W zależności od wieku nawet do sześciu inseminacji można było wykonywać. Obecnie Amerykanie mocno wrócili właśnie do inseminacji w niepłodności idiopatycznej, przy czym co ważne, w przypadku niepłodności niewyjaśnionej zawsze powinniśmy stymulować jajeczkowanie. Nawet jak kobieta jajeczkuje, absolutnie jest wyższy odsetek ciąż wtedy. Także obecnie uważamy, że 3-4 inseminacje domaciczne po stymulacji jajeczkowania w niewyjaśnionej niepłodności mogą mieć miejsce. 5 sekundek dla pana, panie profesorze. Pani Ilonko, nie widzę tego pytania. Widzę, że pani prosi o zadanie pytania pani Eli, ale ja nie widzę niestety tutaj tego pytania dotycząca badań przed inseminacją. Panie profesorze, czy możemy jeszcze raz badania przed inseminacją, jakie należy wykonać, jakbyśmy mogli powtórzyć? Ale czy mam slajd puścić, bo... nie, tak po prostu niech pan powie. Tak. Dobrze, czyli zacznę od mężczyzny, analiza nasienia i badania wirusologiczne plus kiła. Natomiast u kobiety oczywiście, no to ja już pomijam, że powinniśmy na wizycie zbadać pierwszej pacjentkę, zrobić USG, prawda, czy nie ma przeciwwskazań, badanie cytologiczne, czystość pochwy, chlamydia z pochwy, drożność jajowodów, o tym już rozmawialiśmy, no i potem mamy szereg badań typu różyczka, toksoplazmoza i również kiła, wirusówka, prawda, także jest szereg badań, zwykle każde centrum ma taką listę i te badania muszą być wykonane przed inseminacją. Dobrze, a tutaj jeszcze znalazłam takie pytanie od pani Eli, bo może to też o to chodziło. Jak się ma procedura do sytuacji epidemiologicznej? Jakieś dodatkowe obostrzenia oprócz maseczek? Panie profesorze, nie. Jak to teraz u państwa jest? Sytuacja jest paradoksalna, bo wszyscy wiemy, że jak na wiosnę było mniej zachorowań, mieliśmy zamknięte 1,5 miesiąca wszystkie ośrodki, teraz gdzie mamy więcej zachorowań, wszyscy próbujemy normalnie w miarę pracować. Oczywiście zachowujemy wszystkie te procedury sanitarne, natomiast w chwili obecnej nie ma absolutnie żadnych rekomendacji w żadnym kraju, żeby przestać leczyć, także i przestać zachodzić w ciążę również w sposób naturalny. Także choć pojawiają się takie doniesienia, że obecnie najbezpieczniejszą formą jest in vitro zapłodnienia, no ale do tego na razie nam daleko, na szczęście. Także nie, pracujemy normalnie i nie ma na razie żadnych przeciwwskazań. Dobra, jeszcze jedno takie pytanie tutaj znalazłam właśnie od pani też Eli. Czy badania na bakterie i wirusy oraz nasienia muszą być wykonywane w cyklu zabiegu, czy mogą wcześniej i na ile wcześniej? Przepraszam, wszystkie badania wirusologiczne, prawda, są aktualne przez pół roku, oprócz badania cytologicznego, które jest przez rok ważne. Jeżeli są uzasadnione przypadki, żeby na przykład sposiew pochwy powtórzyć, czy czystość pochwy, bo nam się coś nie podoba, to wtedy można powtórzyć. Natomiast większość badań jest pół roku ważna. No dobra, a teraz jakbyśmy przeskoczyli na właśnie dawcę nasienia. Jak to się odbywa? Czy to jest jakaś całkiem inna procedura? To znaczy procedura jest bardzo podobna, oprócz tego, że no, para musi wyrazić zgodę na takiego dawcę, dobrać odpowiedniego dawcy na podstawie grupy krwi, prawda, cech fenotypowych, także tutaj dobiera się odpowiedniego dawcę. Pacjentkę przygotowujemy w identyczny sposób. Tutaj nic się absolutnie nie zmienia, natomiast w dniu jajeczkowania oczywiście nie mamy nasienia partnera, tylko rozmrażane jest nasienie dawcy i ono jest podawane do jamy macicy. Natomiast to jest jedyna różnica. Cała reszta przygotowań czy postępowania jest identyczna. Panie profesorze, podchodzimy do stymulacji. No właśnie, nie, może podchodzimy do inseminacji. I teraz tak, czy zawsze właśnie należy stymulować panią? Kiedy nie trzeba, a kiedy trzeba? Trzeba, to już powiedziałem, przy niewyjaśnionej niepłodności. Może zacznę, kiedy nie trzeba, będzie prościej. Generalnie nie udowodniono, że jeżeli przyczyną jest słabe parametry nasienia, wtedy nie musimy stymulować, bo nie udowodniono, że to ma wyższą skuteczność. Podobnie jak przy tym enigmatycznym czynniku szyjkowym. Tutaj też niekoniecznie ma to uzasadnione działanie. Natomiast powinniśmy stymulować przy endometriozie pierwszego i drugiego stopnia, przy niewyjaśnionej niepłodności powinniśmy stymulować i jeszcze jeżeli mamy kobiety starsze z niższą rezerwą jajnikową, które mimo wszystko chcą mieć inseminację, wtedy powinniśmy sięgnąć po gonadotropiny, bo u nich właśnie stwierdzono, że gonadotropiny są wtedy najskuteczniejszą opcją przy inseminacji domacicznej. Panie profesorze, przy inseminacji, żeby ten pęcherzyk pękł, podajemy taki magiczny zastrzyk, on chyba ma właśnie ten HCG, tak? Tak. No właśnie. I potem dziewczyny zawsze, Boże, czy ja robiąc test, zawsze mówią, ciekawe, czy to nie są pozostałości po tym zastrzyku. No to kiedy najbezpieczniej zrobić właśnie taki test, żeby to już nie było tych domysłów, że to jest właśnie po tym zastrzyku, a że to jest właśnie ciąża. No to kiedy zrobić? Teoretycznie właśnie do 12 dni nawet po zastrzyku może być jeszcze ślad HCG w krwi. Także dopiero gdzieś mniej więcej 13-14 dzień po zabiegu mamy pewność, że to nie jest nasz zastrzyk, tylko to już może być ciąża. Panie profesorze, przerzucę się troszeczkę może na inne pytanie, żeby tutaj panią też, bo tutaj jeszcze inne pytania padają, nie tylko z inseminacji, ale pozwolę sobie też, żeby tutaj żadną z pań nie zostawić bez odpowiedzi. Czy w zdiagnozowanym PCOS można zajść w ciążę? Oczywiście. To jest właśnie dramat internetu, że kobieta, młoda dziewczyna, która dowiedziała się, że ma PCO i już przeczytała w internecie, że ona nigdy nie będzie w ciąży. Naprawdę to nie jest takie rzadkie. To jest dramat internetu. Kobiety z zespołem policystycznych jajników, nawet nieregularnie miesiączkujące, co 60-90 dni były przypadki, że samoistnie zachodziły w ciążę. Owulacja była, nie wiem, w 70. dniu cyklu. Natomiast w chwili obecnej absolutnie mamy leki, które wystymulują to jajeczkowanie i kobieta może zajść w ciąży. Kolejne takie pytanie. Czy stymulacja gonalem może spowodować wydłużenie krwawienia? Krwawienie miesiączkowego? Czy... No nie wiem, no tak pani napisała, wydłużenie krwawienia, ale jakiego... Stymulacja gonadotropinami, gonalew jest gonadotropiną, rozpoczyna się podczas krwawienia miesiączkowego, zwykle, prawda? A może i o to chodzi. Stosujemy również później, no ale zwykle. Więc teoretycznie zwiększając stężenie estrogenów nie powinna wydłużać krwawienia miesiączkowe, także raczej nie. Kolejne takie pytanie od pani. HSG z kontrastem podrażniło odszewną, 7 dni w szpitalu. Co może być tego przyczyną? No, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ten problem jest skomplikowany, trzeba by popatrzeć na parametry ze szpitala, czy na badania ze szpitala, prawda? Morfologię CRB, czy był jakiś stan zapalny, czy tylko była to jakaś ostra reakcja bólowa, prawda? Jeżeli parametry stanu zapalnego były podwyższone, to znaczy, że coś się zadziało. Natomiast jeżeli nie było wykładników reakcji zapalnej, no to może po prostu taka reakcja bólowa. Z drugiej strony nie wiem, jaki był rezultat tego HSG, jeżeli był niedrożny jajowód, prawda, i płyn został podany i ten jajowód został rozdęty, no to mogło pacjentkę boleć, no ale to jest bardziej skomplikowane. I takie trochę dłuższe pytanie, wiek 30 lat. przy zdiagnozowanym PCOS, hiperprolaktynemii czynnościowej i insulinooporności. Czy jest szansa na zajście w ciążę? Jakie leki stosować, by była owulacja? No to widzę konsultacje teraz. W każdym bądź razie tak. Po pierwsze, PCO, to ja już mówiłem, insulinooporność zwykle wiąże się z PCO. Natomiast ja nie do końca się zgadzam z tą jednostką hiperprolaktynemia czynnościowa, prawda? W Polsce jest stosowany test z metoklopramidem, którego generalnie nigdzie się nie zaleca, bo powiedzmy wartości referencyjnych nie znamy tego testu, także to może odpuszczę pytanie. Natomiast podstawowymi lekami w chwili obecnej pierwszego rzutu zarejestrowanymi do stymulacji jajeczkowania przy PCO jest cytrynia klomifenu i letrozol. Ja przyznam się, częściej używam letrozol, bo wydaje mi się, że na podstawie metaanaliz, że jest wyższy odsetek ciąż. Jeżeli to nie działa, możemy połączyć letrozol z gonadotropinami, jeżeli nie, dodać same gonadotropiny, jeżeli nic nie działa, wykonuję kauteryzację jajników, czyli drilling, czyli laparoskopowe takie dziurkowanie. Także ta droga jest dosyć długa i owulację daje się uzyskać. Tutaj 5 sekundek dla Pana, a ja tymczasem, drogie Panie, przypominam, to nie są konsultacje medyczne, za każdym razem to przypominam, to jest tylko jakaś wskazówka, co należy zrobić i jak zrobić, ale nie konsultacja medyczna, nigdy z tego nie myślcie, bo my jesteśmy tylko po to, żeby tutaj podpowiedzieć, a nie dać konsultacji. No dobra. Panie profesorze, to takie pytanie z Pana takiej codziennej pracy, z gabinetu codziennego. Jak to jest? Przychodzi do Pana para. Czy teraz no, troszeczkę więcej już się mówi o inseminacji, o in vitro i tak dalej. Czy te pary są bardziej świadome, jeżeli Pan na przykład mówi, podejdźmy do inseminacji? Czy oni są bardziej świadomi, wiedzą już, co to jest inseminacja, czy nie? Tak, myślę, że pary, które przeżyły już swoją drogę i przychodzą do mnie, jak najbardziej są już świadome, często panie naprawdę są już doskonale z internetu wyedukowane, dokładnie. Także one często wiedzą, mniej partnerzy, ale panie naprawdę doskonale są przygotowywane. Choć tutaj ja czasem też mam wątpliwości, proponuję in vitro często, prawda, bo jeżeli para przychodzi i parametry nasienia no są bardzo złe, to tłumaczę, że inseminacji po prostu nie ma sensu robić. Natomiast pary doskonale wiedzą, panie szczególnie. Wyedukowane, no właśnie, bo... No bo tak to bywa, że my sobie gdzieś tam po forach chodzimy, czytamy, wspieramy się. Panie profesorze, no dobrze, a teraz właśnie też jeszcze z Pana gabinetu, jakby Pan mógł ujawnić, czy jak Pan na przykład mówi, przychodzi para do gabinetu i właśnie mówi, że ma taki i taki problem i Pan już wie, tak, że trzeba będzie skorzystać z inseminacji czy z in vitro, czy jest jakiś opór na przykład, żeby skorzystać właśnie z tej procedury inseminacji czy in vitro, czy gdzieś jednak już nie ma, już ludzie się mniej tego boją, obawiają? Znaczy, po pierwsze wydaje się, że ja już mam jednak wyselekcjonowaną grupę pacjentek, które przychodzą, będąc świadome i wiedząc, co może być zaproponowane, prawda? Czyli odwracając sytuację, pary, które nie decydują się na rozród wspomagany medycznie, raczej do mnie nie przychodzą. Natomiast tu jest często właśnie ta rozmowa, co jest lepsze, czy inseminacja, czy in vitro, i mimo czasem, że rozmowy na temat jednak wyższej skuteczności w danym przypadku in vitro, pary decydują się jeszcze, ale spróbujmy te 2-3 razy inseminację domaciczną i jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast świadomość konieczności pomocy za pomocą inseminacji czy in vitro jak najbardziej wydaje mi się w naszym społeczeństwie rośnie. To już pary, to co przed chwilą też rozmawialiśmy, przychodzą coraz bardziej przygotowane, świadome jak to wygląda, jak to ma wyglądać. Także edukacja jest coraz lepsza. Padło takie pytanie, czy inseminacja z wykorzystaniem nasienia mrożnego jest mniej skuteczna? To znaczy tutaj mówimy oczywiście o mrożonym nasieniu dawcy, tak? Tak. Nie. Ja może no nie będę oczywiście już tych slajdów pokazywać, natomiast gdy jedynym problemem w zajściu w ciążę jest nasienie partnera uniemożliwiające kompletnie inseminację czy in vitro, to wtedy skuteczność inseminacji nasieniem dawcy jest wyższa niż nasieniem partnera, także nie. Może jeszcze nawiązując do tego tematu, dawcami, pomijając te wszystkie badania, prawda, które muszą być poddani dawcy, nasienie musi być zamrożone, rozmrożone i wtedy ocenione pod względem przydatności po rozmrożeniu tego nasienia, bo może być sytuacja, kiedy parametry nasienia u dawcy są super, ale potem po zamrożeniu i po rozmrożeniu okazuje się, że ono nie nadaje się do podania. Także ono jest też pod tym kątem sprawdzane wcześniej, czy będzie przydatne do inseminacji. Panie profesorze, i tu bardzo ważne pytanie padło, polip w macicy, no właśnie, czy jest możliwa inseminacja, czy najpierw jego usunięcie? Ja rekomenduję histeroskopię i usunięcie, jednak jeżeli decydujemy się na rozród wspomagany, czy to inseminację, czy in vitro, ja rekomenduję usunięcie polipa histeroskopowo. No, ewentualne poczekanie, prawda, polip może podczas najbliższej miesiączki zniknąć, także ewentualnie weryfikacja po miesiączce, ale jeżeli jest, sugeruję histeroskopię. Teraz padło takie dość dłuższe pytanie, ja dokończę, bo jest urwane. Czy przy niepłodności idiopatycznej, prawidłowych w wielu wynikach, zbadane wszystko oprócz immunologii, 2 razy inseminacja nieudana na cyklu naturalnym, jest sens podchodzić po raz 3? Niepłodność wtórna, 36 lat, czy podanie leków na stymulację, kiedy występuje naturalnie owulacja, podniesie skuteczność takiej inseminacji? Po pierwsze 36 lat, to już o tym troszeczkę rozmawialiśmy, ale okej, jeżeli AMH byłoby prawidłowe, jest sens, tylko jeżeli jest niepłodność idiopatyczna, ja bym sugerował właśnie stymulację jajeczkowania, dlatego że zwiększa to szanse na powodzenie inseminacji. Jeszcze raz, obecnie uważamy, że przy niewyjaśnionej niepłodności powinniśmy stymulować jajeczkowanie, nawet jak kobieta jajeczkuje samoistnie. A tutaj pani też pyta o endometriozę. Jaka jest skuteczność inseminacji właśnie przy endometriozie 2. stopnia, jeśli wiek 30 lat, AMH 4,06, wszystkie inne badania prawidłowe? No, to jest też dyskusyjne. Ostatnio trwają, ostatnie w ogóle prace nawet z tego roku sugerują, że przy takiej postawie, czyli 30 lat, młoda kobieta, duże AMH, endometrioza 2. stopnia, można poczekać 12-18 miesięcy i odsetek ciąż może być bardzo podobny do inseminacji, ale często nie tego oczekują nasze pacjentki, żebyśmy im mówili, że idźcie Państwo jeszcze na 1,5 roku do domu. Także jeżeli pacjenci decydują się na inseminację, ja teoretycznie, jeżeli by ta para trafiła do mnie, zalecałbym stymulację i 2-3 inseminacje absolutnie można zrobić. Panie profesorze, jakby się Pan mógł z nami podzielić tak na koniec takim optymistycznym jakimś akcentem. Przypomina sobie Pan może jakąś taką parę, która bardzo długo się starała o dziecko i się w końcu udało? Przy 6. inseminacji, jak jeszcze dopuszczałem, bo obecnie staram się nie wykonywać, ale to już naprawdę było rzutem na taśmę i zrozpaczona para i 6. inseminacja i to kilkukrotnie dała rezultat. Choć jeszcze raz, absolutnie obecnie nie zalecam, to było wiele lat temu, także nie wiem, czy to Pani mnie słucha, nie wiem, ale tak, były takie sytuacje. A to było PCO właśnie. A czy czasami łezka z oka też leci u Pana profesora? Jak właśnie takie rzeczy się zdarzają? Oj, to jest niestety, znaczy powiem tak, no, nasze sukcesy bardzo nas cieszą, to nas motywuje do dalszego działania, prawda? Jeżeli pacjenci potem przychodzą ze zdjęciem dziecka, wysyłają tam z sali porodowej tego MMS-a, to naprawdę motywuje do działania, a nie ukrywam, z drugiej strony po prostu dalsze niepowodzenia, prawda? To też strasznie demotywuje, no ale to wtedy jest z kolei motywacją do szukania jakichś nowych rozwiązań, także jak najbardziej to jest to, po co to robimy, te zdjęcia są bezcenne. Szanowni Państwo, odsyłam Was na stronę Ovum z Lublina, tam jest taki fajny blog prowadzony, wejdźcie sobie, jest dużo fajnych informacji, można sobie poczytać, coś co podnosi na duchu, coś co też jest z pierwszej ręki, z źródła, tak, czyli z samej kliniki, więc fachowcy tutaj są i na pewno udostępniają takie właśnie fajne informacje. Panie profesorze, serdecznie Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, było mi bardzo miło Pana gościć. Cieszę się, że Pan znalazł czas i zechciał być z nami, poświęcić niedzielę, wieczór, niedziela, więc bardzo, bardzo Panu serdecznie dziękuję za to, że Pan chciał uczestniczyć, że Pan chciał wspierać naszą Fundację Pomoc dla Płodności. Serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie nam dane porozmawiać, może już teraz na inny temat, bo tych tematów jest bardzo dużo. Jak sami wiemy, w niepłodności to jest temat rzeka, można rozmawiać i rozmawiać. A za dzisiaj serdecznie Panu dziękuję. Proszę pozostać w bardzo dobrym zdrowiu. Proszę przekazać wszystkim u Pana całej klinice serdeczne pozdrowienia. Teraz mamy taki okres wirusowy, więc nie chorować, nie poddawać się. No i co? Niech się mnoży, niech tych dzieciaczków będzie coraz więcej, niech te inseminacje będą skuteczne. I wszystkiego dobrego, Panie Profesorze. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się tutaj. Cieszę się, że tyle pytań było. To naprawdę działa również motywująca. Również życzę wiele zdrowia, no nie dajmy się, musimy to przejść wszyscy. Dokładnie, nie dajmy się. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Z Ovum jeszcze będziemy rozmawiać, jeszcze chyba daty dokładnej nie mam wyznaczonej, ale będziemy rozmawiać, będzie następna osoba, ale mam nadzieję, że jeszcze z Panem Profesorem się spotkamy. Także ja również mam taką nadzieję. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia. Do usłyszenia, do widzenia, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no dzisiaj już kończymy. Dziękuję też Gedeon Richter, dzięki któremu właśnie mogliśmy się dzisiaj właśnie spotkać. Dziękuję za wsparcie naszej edukacji. I pozdrawiam serdecznie, pozostańcie wszyscy w zdrowiu, obserwujcie oczywiście nasz Instagram, będziemy informować o kolejnych naszych webinarach wspierających niepłodne. Pozostańcie w zdrowiu, do usłyszenia.